Marzena Kawa, dzień dobry. Jutro niewiele zmian w pogodzie. Wciąż będą się utrzymywać niskie, szare chmury i to prawie w całym kraju. Na północy z tych chmur popada przelotnie deszcz, a na południu będą prześwity słońca, ale początek dnia minie z mgłami. Te mgły będą gęste i w wielu miejscach ograniczą widzialność nawet poniżej 100 metrów. Ale jest też dobra wiadomość. W tych informacjach pogodowych będzie nieco cieplej. Początek tygodnia ma przynieść jeszcze wyższą temperaturę do nawet 11 i 12 stopni, a nad morzem od rana mamy silne porywy wiatru do 80 nawet kilometrów na godzinę. Tu wszędzie niebo jest zachmurzone. Tak wygląda aktualna sytuacja, że pada na Pomorzu Środkowym, także na Suwalszczyźnie. Najchłodniej jest w Mławie. Termometry wskazują tam tylko 3 stopnie. W głębi kraju 5-7 stopni do maksymalnie 9 na wybrzeżu. To maksymalna temperatura, jaką dziś mieliśmy mieć na termometrach, ale jeszcze miejscami na południowym zachodzie, także na Mazurach utrzymują się mgły. Ciśnienie powoli spada, ale i tak jest wysokie. 1012 hektopaskali teraz wskazują warszawskie barometry. W nocy między południem a północą kraju będzie bardzo duża różnica, jeśli chodzi o temperaturę przy rozpogodzeniach. W Małopolsce na Podkarpaciu temperatura będzie spadać do minus 2 stopni. Lekki mróz także na Śląsku, 0 na Podkarpaciu, podobnie w Wielkopolsce, a im dalej na północ przy opadach deszczu na wybrzeżu będzie najcieplej, do 5 stopni. Wciąż będzie mocno wiało. A jutro od rana dużo chmur, dużo mgieł. Z tych chmur będzie padać na północy kraju, gdzieniegdzie także w centrum i tylko na południu jest szansa, że wyjrzy słońce. Tu temperatura do 8-7 stopni, a na północy nawet do 9, a w poniedziałek na południu do 11. Do zobaczenia.